Dzisiaj druga niedziela Wielkiego Postu i w drugim czytaniu, w czytaniu listu z listu świętego Pawła do Filipian, znajdziemy takie zdanie. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała, tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przekształci nasze ciało poniżone. Kiedy myślimy o religii, o życiu duchowym, to być może pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to duch, dusza, coś niewidzialnego, coś, czego nie idzie dotknąć, coś, co pozostaje gdzieś we wnętrzu ukryte. A tutaj mówi się o tym, że na końcu czasów Pan Jezus przekształci nasze ciała poniżone na wzór swojego chwalebnego ciała. Chrześcijaństwo zatem jest religią, która zajmuje się tym, co widać, tym, co można dotknąć, tym, co można zjeść. Zajmuje się 95 kilogramami kości, krwi, mięśni, ścięgien i wszystkiego razem. Jeżeli ktoś waży mniej, to ma szczęście, ale to nie zmienia zupełnie proporcji. No właśnie, gdyby trzeba było odpowiedzieć na pytanie, co to właściwie jest życie duchowe, to być może przyszłyby do głowy definicje, że życie duchowe to życie modlitwy, życie duchowe to życie spędzane w klasztorze, życie duchowe to jest życie, którym jest tylko i wyłącznie śpiew psalmów, gregorianka, zamknięte oczy, lekko przekrzywiona głowa, ręce złożone do pacierza i tak dalej, i tak dalej. Drugie czytanie jednak stawia nas pod znakiem zapytania, bo mówi wyraźnie o tym, że życie duchowe, że życie z Bogiem to sprawa, która dotyczy ciała. A zatem coś, co dotyczy kości, coś, co dotyczy jedzenia, picia i dotyczy uśmiechania się, dotyczy chodzenia po tej ziemi. Życie duchowe, według niektórych definicji, to jest życie Słowem Bożym i sakramentami. I zobaczmy, że już w tej definicji kryje się coś bardzo konkretnego, bo sakramenty to nie tylko słowo, ale także woda, ale także olej, ale chleb, wino, olej, którym namaszczam, oraz małżonkowie, którzy składają sobie przysięgę. Życie duchowe to jest zatem życie w Duchu Świętym, życie prowadzone Duchem, życie, które ma coś wspólnego z tą mocą, która wyraża się, objawia się tu i teraz, a zatem również w ciele. I kiedy przejrzymy pozostałe dwa dzisiejsze czytania, pierwsze czytanie, które zaczerpnięte jest z Księgi Rodzaju i Ewangelię, które mówi o przemienieniu Pana Jezusa, zobaczymy, że właśnie, że to, co duchowe, musi dotyczyć tego, co tu i teraz, tego, co można dotknąć, co można zjeść, co można połamać, dlatego, że inaczej będzie tylko jakąś abstrakcją, która nie ma nic wspólnego z tym, czym żyjemy. Jeżeli życie duchowe ograniczylibyśmy tylko do jednej godziny, do 45 minut spędzonych często, przyznajmy się, w rozproszeniu na niedzielnej Eucharystii, to znaczy, że uciekło nam pozostałe 143 godziny, które mamy w ciągu tygodnia do dyspozycji. To by znaczyło, że ucieka nam cała większość tego wszystkiego, co robimy. Jeżeli jednak życie duchowe ma coś wspólnego z naszym ciałem i z przemienianiem tego ciała, z przemienianiem tego życia, to znaczy, że prowadzić do komunii, prowadzić do jedności z Panem może wszystko, co robię. Gotowanie zupy, jeżdżenie na nartach, uczenie się języków obcych, przygotowywanie klasówki, sprawdzanie klasówki, przewijanie niemowlaka, karmienie niemowlaka, spawanie, kibicowanie Lechowi Poznań albo Chojnicance Chojnice. Zależy, jak kto woli. No dobra, Wiśle, Legii i komuś innemu. O ile to będzie prowadziło do komunii, do spotkania z innymi osobami. Abraham w pierwszym czytaniu, żeby doświadczyć bliskości Pana, musiał pociąć na kawałki mięso. I potem w środku tych pociętych na kawałki zwierzaków przeszła chwała Boża i w ten sposób to zobaczył. Apostołowie doświadczali życia duchowego w ten sposób, że nałazili się za Panem Jezusem kilometry i kilometry i kilometry i kilometry i od czasu do czasu musieli się zdrzemnąć. Dzisiejsze czytania mówią nam o tym, że chrześcijaństwo to sprawa codzienności. To sprawa prasowania, gotowania, pisania listów, odpowiadania na maile,
to sprawa spacerowania, to sprawa biegania, grania w koszykówkę, to sprawa dotycząca całego naszego życia. 24 godzin, a nie tylko tych 45 minut spędzonych na niedzielnej Eucharystii. Bóg, jak mówi święty Augustyn, jest bliżej nas niż my sami siebie, a zatem jest bliżej nas w każdym momencie naszego życia. Dzisiejsze czytanie, drugie, to które mówi o tym, że Pan Jezus przemieni nasze ciało poniżone na wzór swojego chwalebnego ciała, mówi, że możemy Go spotkać zawsze i wszędzie. Wystarczy tylko otworzyć szeroko oczy.